W sobotę w sali baletowej Senackiego Domu Kultury odbyło się otwarte spotkanie z izraelskim aktorem, pisarzem, poetą oraz tłumaczem Jonatanem Barkai, które połączone było z prezentacją jego najnowszej książki zatytułowanej Pastoralna atmosfera cmentarzy. Wizyta Barkai w Sanoku była ściśle związana z przyjaźnią z senackim poetą Januszem Schuberem. Najpierw była przyjaźń Janusza Schubera z Bogdanem Toszą, potem Bogdan Tosza, już jako dyrektor Festiwalu Czterech Kultur, poznał Jonatana Barkai w Izraelu. W jakiś sposób pomógł mu zaistnieć w Polsce. W tej chwili Jonatan Barkai wydał książkę w wydawnictwie Werset Lubelskim, jeździ na spotkania autorskie po całej Polsce i bardzo chciał poznać Janusza Schubera. Bogdan Tosza to umożliwił i tak mamy tutaj dzisiaj całą trójkę. Możemy ich gościć w Senackim Domu Kultury. Okoliczności, w jakich poznali się Schuber oraz Barkai, są dość skomplikowane, ale tym bardziej historia ich przyjaźni wydaje się być szczególna, a osobą, która najlepiej ją zna, jest Bogdan Tosza. Trochę dobry przypadek w tym pomógł. W grudniu ubiegłego roku, będąc w Izraelu, poprzez przyjaciół, jak to najczęściej, zetknąłem się z Jonatanem Barkajem, który okazał się dla mnie bardzo interesujący, ponieważ jestem człowiekiem teatru, w związku z tym on jako człowiek teatru był dla mnie bardzo ciekawy i szybko się dowiedziałem, było to jeszcze przed ukazaniem się polskiego tomiku poezji, że jest to znakomity poeta. W Izraelu był autorem dwóch tomików, teraz niedawno ukazało się w Polsce tomik jego tłumaczeń, no i było dla mnie niezwykle ciekawe poznać takiego człowieka. A kiedy pierwszy raz znalazłem się w jego domu, zobaczyłem stertę książek, stojącą polskich książek, przysłanych z Warszawy, i wśród tych książek była jedna, to był tomik poezji Janusza Schubera i zwróciłem mu uwagę, Jonatan Barkai w Warszawie, też trochę przypadkiem, będąc w księgarni, zwracał uwagę na mnóstwo rzeczy, przywiózł, no nie wiem, około 50 książek i zwróciłem mu uwagę, żeby położył oko właśnie na tym poecie. No i tak się zaczął kontakt Jonatana Barkaja z Januszem Schuberem. Po przeczytaniu tego tomiku stwierdził, że jest to nadzwyczajny poeta i z kolei poprosił mnie o nawiązanie kontaktu z Januszem Schuberem. Znajomość, zażyłość, a później przyjaźń bierze się od wierszy, ponieważ Jonatan kupił, będąc w Polsce parę lat temu, mój tomik. A przeczytał te wiersze. Jakoś mnie zapamiętał. W tej chwili to my jesteśmy w stałym kontakcie, na tym sensie, że nie no, wzruszające, bo mnie Janusz nazywa bratem, a ja też, ja jestem jedynakiem, więc nagle mam brata. I naprawdę bardzo takie serdeczne i miłe. I teraz mogę panu powiedzieć, teraz powiedziałem właśnie Januszowi, że ja przygotowuję antologię poezji polskiej i Janusz będzie tam razem z Wojaczkiem, Martą Podgórnik, Bronisław Maj i różne inne imiona, które poleca właśnie Janusz. I jestem strasznie dumny, bo czegoś takiego jeszcze nie ma w Izraelu. Są znani poeci, tacy, wie pani, Miłosz Szymborska, Zagajewski i tak dalej. Ten scenariusz właśnie takiego poznawania się, zaprzyjaźniania się, jest dość charakterystyczny między osobami piszącymi. No myślę, że każda profesja ma to do siebie, że jeśli prawiejący ją gdzieś się spotkają, zainteresują się swoimi produktami, no to wtedy jest łatwiejszy kontakt w przypadku piszących wiersze, czyli poetów. Sytuacja jest dodatkowo, powiedziałbym, łatwiejsza, ponieważ czytanie wzajemnie swoich tekstów to jest taka przyspieszona edukacja wzajemna. O poezji Barkai można mówić wiele, jednak najbardziej trafne wydają się być słowa Aleksandry Duś, zawarte w przedmowie jego ostatniej książki. Wiersze Jonatana Barkai ukazują różnorodność życia, jego dramatyzm, burzliwość, lecz również paradoksalną intencjonalność. Ich wartość tkwi przede wszystkim w autentycznej próbie opisania własnych przeżyć, które stanowią świadectwo niezłomności i niezwykłej umiejętności świadomej egzystencji. Znakomitym miejscem na tego typu spotkania jest sala baletowa Senackiego Domu Kultury, która pełni także rolę sali kameralnej.
Zajęcia taneczne odbywają się już ponad, no, prawie 2 miesiące. Natomiast, tak jak zapowiadałem, sala również służy nie tylko celom tanecznym. W czasie festiwalu imienia Adama Didura tutaj dzieci z klas 1-3 sanockich podstawówek miały warsztaty taneczne z operą wrocławską. Chciałem tylko powiedzieć, że opera wrocławska, jak weszła do tej sali, to po prostu takiego szczęścia to już dawno nie widziałem. Powiedzieli, że nie mają takiej sali we Wrocławiu i w ogóle w Polsce, jak jeżdżą, nie widzieli jeszcze takiej sali baletowej. Najchętniej by u nas zostali i najchętniej by wystawili wszystkie przedstawienia, które mają. Zresztą równy zachwycony był Henryk Konwiński, jeden z najlepszych polskich choreografów.